Witajcie, drogie dziewiarki. Tym razem przychodzę do Was z taką rzeczą, która mi się bardzo spodobała. Podczas naszego spotkania na żywo wybrałyście, że mam na warsztat wziąć bluzeczkę dekolt z wodą. Dekolt woda, czyli biust w wodzie, tak w takim żargonie naszym tutaj domowym mówiąc. I w związku z tym wyborem ja poczyniłam pewne przygotowania do tego, by zobaczyć, jak pewien wzór ażurowy, którym w tej bluzeczce jest po bokach, jak on wygląda, jak on się układa. On się składa tylko z czterech rzędów i te cztery rzędy są tak fajne, że ja po prostu muszę Wam je pokazać, jak to się robi. Pamiętacie, to jest ta gazetka, o proszę, stary pfam, tak stary numer 197, że ja nawet nie mam pojęcia, kiedy to mogło być, w których latach. Znaczy, no bez przesady oczywiście, no ale myślę, że to jest jakiś, no, my wtedy się jeszcze na pewno nie zajmowaliśmy sprzedażą włóczek Langa. Widzicie, że ta gazeta już jest tutaj, ma ślady takie użytkowania. Ona intensywnie była użytkowana. Przypomnę ten topik, jak wyglądał, bo to wszystko o tym topie mowa. Proszę zerknijcie. To jest ten top. I to jest ten wzór. Ja planuję, no wiecie, plany zawsze mogą gdzieś tam się zmieniać i dojrzewać w innym kierunku, to tak w życiu jest, ale planuję ten jersey zrobić z marlenki. Mam wątpliwość, jak ten panel ułożyłby się w ściegu ażurowym z włóczki marleny. Dlatego tutaj wykonałam próbę, według mnie bardzo bliźniacza jest to włóczka. Włóczka się nazywa Carly. No, w wersji motkowej jest bardzo niesforna, najlepiej trzymać ją w woreczku, bo ona jest bardzo śliska, ale poprzez to, że jest śliska, tak jak marlenka, w dzianinie się ułoży bardzo lejąco i ten dekolt woda będzie według mnie, będzie takim właśnie, takim, no, takim podstawa do tego biustu w wodzie. Czyli tak, no i ja Wam tutaj pokażę zaraz te cztery rzędy. Przejdę do wykroju bluzeczki, bo to on też dużo, dużo mówi nam o samej bluzeczce. To jest model numer 46. Już tutaj jestem na tym modelu 46. No i tak, w tym modelu 46 wykonujemy moja próbka. To jest właściwie, mogłabym prawie rzec, znaczy to jest na razie próbka, ale ten panel w tej bluzeczce będzie gdzieś w takim rozmiarze. I to są druty numer 3,5 i to jest włóczka Carly. Na tej włóczce Carly wykonujemy cztery rzędy. Ja tutaj mam już pewien fragmencik zrobiony, ponieważ zachwyciło mnie to, jak ta włóczka o takim dziwnym splocie. To jest dziwny splot włóczki. Ona jest taki maleńki kabelek. Jest, no i według mnie można też na różnej grubości drutów przerabiać. Ale wróćmy do, ta próbka już jest tutaj, ona ma aż 50 oczek, więc trochę do przerobienia będzie w trakcie, więc żeby nie przedłużać tekstami, to po prostu biorę się do roboty i dziergamy. Pierwszy rząd w tym wzorze To ja miałam rząd, który był po lewej stronie, czyli jak nabieramy oczka, odwracamy robótkę i dziergamy jeden rząd oczek prawych. I teraz ten rząd, który ja będę wykonywać, to jest rząd drugi. Oczywiście oczko brzegowe. I w tym rzędzie robimy dwie rzeczy. Dwa oczka przerabiamy razem na prawo, robimy narzut. Dwa oczka przerabiamy razem na prawo, robimy narzut. Dwa oczka przerabiamy na prawo, robimy narzut. Dwa oczka przerabiamy na prawo, robimy narzut. No i ten ruch musimy powtórzyć tyle razy, ile mamy oczek na drucie. Jak widzicie po wzorze, ilość oczek musi być podzielna przez dwa, czyli musi być parzysta. No, żeby zawsze było co pożenić ze sobą, czyli ja żenię tutaj dwa oczka i lecę z tym do końca rzędu. Narzut. Dwa oczka razem na prawo, narzut.
Dwa oczka razem na prawo, narzut. Dwa oczka, narzut. Już tutaj skrótami mówię, no już wiecie, o co chodzi. Dwa oczka, narzut. Tak sobie zawsze separuję te dwa oczka, tak biorę je od tyłu, że tak to nazwę, po to, żeby łatwiej mi było chwycić je tutaj razem. Narzut. Dwa oczka, narzut. Dwa oczka, narzut, dwa oczka, narzut. Już macie przy okazji, przy tej okazji możecie popatrzeć, jak się to karli zachowuje na drucie, jak wygląda robótka z tej włóczki. Włóczka jest taka niedoceniona, taka nieodkryta, taki diamencik, który można sobie oszlifować. Bardzo fajnie przyjął ten wzór, według mnie właśnie to mnie zachwyciło, a jak zachwyciło, to myślę, muszę pokazać to światu, bo może nikt tego nie zauważy, że ta włóczka się tak fajnie zachowuje w tym wzorze. Już nie mówię o tym, co robię, dwa oczka prawe razem, narzut, dwa, narzut, dwa i narzut i ostatnie oczko brzegowe. Odwracam robótkę, to będzie rząd powrotny, a mi się tutaj drucik za mocno chwyciłam, już go łączę. Lecimy dalej. I tutaj w tym rzędzie, to jest rząd numer 3, w tym rzędzie narzuty spuszczamy, a resztę oczek przerabiamy na prawo. Spuszczam narzut na prawo. Spuszczam narzut na prawo, spuszczam narzut, czyli paluszkiem przesuwam się i po prostu spycham ten narzut, a resztę przerabiam na prawo. I już lecimy tak dalej, narzut spada, prawe spuszczam, spuszczam, spuszczam. Lecimy prawe, wtedy te oczka robią się takie duże, zobaczcie, widzicie, prawda? Robi się takie tutaj, no to jest w końcu wzór ażurowy. Czyli tak narzut, to musimy go spuścić, prawe spuszczamy narzut, prawe spuszczamy narzut, prawe spuszczamy narzut, prawe spuszczamy narzut, prawe. I tak do końca rzędu. Tak, spuszczamy narzut prawa, spuszczamy narzut prawa, spychamy go, bo to robimy narzuty, żeby je zepchnąć. No chodzi o to, żeby te oczka później były takie duże, takie długa pętla. Spuszczamy, tak, i oczko brzegowe. To był rząd trzeci. Sprawne oko zauważy, że tutaj ilość oczek nam się zmniejszyła, ponieważ przerabiałyśmy dwa oczka razem na prawo i robiłyśmy narzuty, a ja teraz te narzuty zrzuciłam z drutów, więc mamy mniej oczek. W tym rzędzie musimy spowodować, żeby ilość oczek wróciła do pierwotnego stanu, czyli robimy to w ten sposób. Popatrzcie, oczko brzegowe. Z każdego oczka, tutaj następującym po oczku brzegowym, muszę wyrobić dwa oczka. Ja to w tym przypadku robię w ten sposób. Wyrabiam jedno oczko od przodu, a później odwracam tutaj sobie, ciągnę, czyli tak, od przodu i od tyłu można powiedzieć. Oczko prawe tutaj od przodu i z tej tylnej pętelki drugie oczko mam, widzicie, i od tyłu. Drugie. Nie ściągam z drutów, tej pętli nie ściągam z drutów. I w tym momencie odwracam sobie tutaj drucikiem, wchodzę od tyłu w oczko, w tę pętelkę, ciągnę drutem następne oczko. To samo dobieranie można robić tak, jak umiecie. Czyli można to zrobić tak i na przykład z każdego jedno prawe, jedno lewe. W tym przypadku ja robię od przodu oczko, nie ściągam pętli z drutów i wchodzę od tyłu. Od przodu nie ściągam, wchodzę od tyłu w oczko. No,
muszę po prostu spowodować, żeby tych oczek było tyle samo na drutach, jakie były przed chwilą, jak to zepsułam. Czyli jak pospuszczałam te narzuty. Od przodu, od tyłu, od przodu, od tyłu, od przodu. Nie ściągam, także tak czasami lecę szybko z oczkami, a czasami właśnie zatrzymuję się i pokazuję Wam. Wyrabiam jedno oczko prawe, nie spuszczam, nie zostawiam go jeszcze, tylko tym prawym drutem wchodzę w to oczko od tyłu. To jest proste. Jeżeli ktoś jeszcze nie umie, powinien się nauczyć takiej metody dodawania oczek, jednej z wielu. Bo każdy może dodawać tak oczka, jak umie, jak mu wygodnie. No, a zawsze się warto czegoś nowego nauczyć, coś podejrzeć. I zawsze wybrać to, co się najlepiej nam pasuje. Oczywiste. Bo to w dzierganiu głównie o to chodzi, żeby nam to sprawiało przyjemność. No i żebyśmy się czuły z tym fajnie i dobrze. Od przodu i od tyłu. Od przodu i od tyłu. Od przodu, to jest czwarty rząd. Od przodu i od tyłu. Od przodu i od tyłu. Od przodu i od tyłu. Z jednego oczka. Od przodu i od tyłu. Od przodu, od tyłu. Tutaj muszę sobie poprzesuwać. Od przodu, od tyłu. Jedno oczko brzegowe. To był czwarty rząd. Czyli teraz można powiedzieć, że wracamy do rzędu pierwszego, czyli to wszystko, co sobie tutaj stworzyłyśmy, czyli doszłyśmy do stanu, że mam dalej, nadal 50 oczek na drucie, a nie 25, tak jak miałam. Więc w tym momencie przerabiam wszystkie oczka na prawo. I to jest pierwszy rząd wzoru. Powiem Wam, że w FAMie, z którego korzystam, napisane jest, by rzędy 1-4 powtórzyć tylko raz, a potem pracować tylko na rzędach 2-4. Ta próbka, którą tutaj widzicie, opiera się na ciągłych powtórkach rzędu 1-4, czyli w tym momencie ja robię rząd pierwszy, a projektant wzoru tego topu sugeruje, by teraz robić rząd numer 2, czyli, a mnie się to wydało bardzo dziwne i po prostu robię po swojemu. Wzór wtedy według mnie wygląda symetrycznie i te żeberka są powtarzalne w ten sam sposób, niż jakby się powtarzało. Ja teraz robię szybko, bo to są tylko oczka prawe. Ta powtarzalność rzędu 1-4 według mnie wygląda bardzo ładnie. Jak tylko skończę ten rząd, to Wam to pokażę, jak wygląda w robótce. Karli niby cienkie, ale zobaczcie, że w takich czterech rzędach to bardzo szybko przybywa. No i tak, jeszcze mi parę oczek zostało do przerobienia. Wiecie, jak tłumacząc wzory, to wiecie, jaki moment jest zawsze najtrudniejszy. Ten, w którym nie może zalec cisza na filmiku. No ja Wam muszę coś opowiadać. Czasami to tak trudno opowiadać i dziergać i to wszystko, żeby się zgrało i było sensem. No ale trening czyni mistrza, jak to się mawia. No więc zerknijcie. To teraz wygląda tak i to mi się bardzo podoba, że te żeberka są takie bardzo, bardziej przestrzenne i powtarzalne, bo gdybyśmy powtarzały tylko rzędy 2-4, to byłoby z tego jednego żeberka oczek prawych, co by według mnie zubożyło sam wzorek. Dzianinka, o tak, już z daleka na nią możecie popatrzeć, wygląda tak. Widzicie, jest dziurawa, jest fajnie dziurawa, jest taka koronkowa. Karli właśnie nadaje się według mnie na takie ażury koronkowe, na proste ażury, w których można tak na prostych, tylko oczka prawe tutaj przecież są, oczka prawe i narzuty, i na tym stworzyć sobie
jakąś dzianinę. Jeżeli Wam się dzisiejszy wzorek, który Wam tutaj prezentuję, to jest moja przymiarka, ten wzorek to jest moja przymiarka do tego bluzeczki dekolt woda. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie nam łapkę w górę, to jest znak, że było ok, że nauczyłyście się czegoś nowego, albo chociaż zobaczyłyście, co tamta Mariolcia wykombinowała z tej marlenki. Tutaj jeszcze nie wiem, czy tu będzie ten główny korpus marlenką, bo to się wszystko rodzi w trakcie. Bardzo nam jest chętnie czytać Wasze komentarze. To jest zawsze bardzo miło, bo to jest wtedy nasz dialog. W takich filmach nie ma możliwości zadawania pytań online, ale są takie właśnie, taką namiastką, są komentarze, jeżeli nam je tam zostawiacie, to jest dla nas wielka radość, że zobaczyłyście, spróbowałyście wzoru, cztery rzędy, proste rzędy, prawda? Można przećwiczyć tam pewne rzeczy, spuszczanie tego narzutu, czyli tworzenie tego jednego oka wielkiego, prawda? Jedno oko się tworzy, a potem z tego oka wyrabia się dwa oczka, więc można wiele fajnych sobie rzeczy przetrenować w takim prostym wzorze. Za dzisiejsze spotkanie i uwagę bardzo Wam dziękuję i do następnego razu. Pa, pa!